Szanowni Państwo, przy realizacji naszego ostatniego odcinka, gdzie dziewczyny rywalizowały, by dostać się do naszej drużyny, doszło do sporych błędów po naszej stronie. Plan był ubezpieczony, na miejscu były osoby, które mają skończony kurs pierwszej pomocy, ale dużym błędem było to, że nie zapewniliśmy, żeby na planie była karetka. Tylko to też jest z jednej strony to problematyczne pod tym kątem, no offense, no ale wiesz, na ten moment można powiedzieć wszystko, że nawet był tam sam Anioł Stróż, ale nie był ten Anioł Stróż ukazany. Tak, na samym filmie. Na materiale powinno być zawarte, że takie osoby są, żeby te słowa miały gdzieś tam pokrycie w materiale dowodowym, nie? Bo na słowo to ciężko też uwierzyć. I nic poważnego się nie stało. Jedna dziewczyna narzekała po planie na ból stopy. Hejo, powiedz mi, jak tam wyszło kosztowo i czy szkoda masz rachunki za te rzeczy, co tam wydałaś w ramach tego, że to po prostu musiałaś tam kupić te rzeczy na tą nóżkę? No kurde, poklizna zeszła, ale boli jeszcze trochę, staram się uszkodzić normalnie, ruszam sobie nogą i tym podobne, ale wiadomo, momentami gdzieś coś szarpnie i boli bardziej. Myślę, że jeszcze ze 2-3 dni potrzyma ból i będzie dobrze. Hej, no już chodzę normalnie, aczkolwiek mam jeszcze trochę ograniczoną mobilność tej prawej nogi, jest lepiej już i tak, boli jeszcze trochę, ale dużo lepiej, miło, że pytasz. Byliśmy w ciągłym kontakcie z dziewczyną, jednak po konferencji nagle wrzuciła materiał, że doznała mocnej kontuzji, że my tak nie za bardzo udzielaliśmy jej pomocy i tak dalej. Ulfik do niej zadzwonił, wtedy mu powiedziała, że jej przeciwniczka mówiła, żeby poddymiać, więc ona poddymia. Gdy Ulfik poprosił, żeby to skasowała i tak dalej, to odpowiedziała, że ale niech Wardęga dostanie sobie trochę hejtu. Więc tutaj macie obraz tej sytuacji. No i niestety widziałem, że na tej grupie, bo dziewczyny sobie tam zrobiły jakąś grupę randki z Boxdelem, te koleżanki jej doradzały, żeby za usunięcie TikToka żądała od nas 5000 zł, co uważam jest dziwne ze strony tych dziewczyn, no ale każdy robi co uważa. Oni się tak obcali, co za frajerzy. Dobra, szczerze, nie spodziewałem się takiego zachowania, pozdrawiam. Powiedz, że za 5K usuniesz i walkę na fame. Tylko też ciężko powiedzieć, czy dziewczyny sobie jaja robiły, czy mówiły to na poważnie, a nawet jeżeli mówiły to na poważnie, no to nadal nie, to nie jest tak, że dziewczyna, która wrzuciła tego TikToka i szantażuje, tylko to inne dziewczyny doradzały, żeby tak zrobiła, tak? Więc ona tutaj nie posłuchała się, jak nie mam. Ale powiem tak, kłamałbym, gdybym stwierdził, że nie domyślałem się, że po czasie będą jakieś problemy, bo w momencie, w którym zapraszasz na content, i to bardzo kontrowersyjny content, tak mnóstwo różnych dziewczyn, to oczywistym jest, że prędzej czy później musi się to czkawką odbić. Ja rozumiem, że są różne na przykład umowy o poufności i tak dalej, trzeba przestrzegać, żeby jakiejś odpowiedzialności nie mieć potem finansowych, kar, nie? Bo pewnie mają zabezpieczone to umowami. Ale zawsze, jak już będzie przemiał setek osób, to znajdzie się ktoś, kto będzie chciał coś powiedzieć. Być może te dziewczyny uważają, że jesteśmy tylko taką trampoliną, żeby zdobyć trochę fejmu i dostać 5000 za usunięcie TikToka. Ja wyciągam wnioski. Mi się wydaje, tak wiecie, no bo biorąc tak totalnie temat na chłopski rozum, jeżeli chłopaki decydują się na to, żeby zatrudnić laski, które na wizji często będą sprzedawać swoją godność, będą pokazywać ciało nago przy obcych facetach od tak bez powodu, co by trochę fejmu podbić, czy będą dawały się macać innym influencerom, którzy mówią, hej, ale masz seksowną dupkę, będą dawały się macać i będą się wypinały, jakby chciały, żeby ktoś im załadował parówkę w dupę, to chyba oczywistym jest, że osoba, która pod kątem takim codziennym ma skurwe zasady, to też będzie mieć zasady względem ciebie. Więc ja uważam, że było to do przewidzenia. Jeżeli chodzisz w współpracę z ludźmi, którzy raczej nie mają zbyt wiele zasad wobec siebie, dlaczego mają mieć je wobec ciebie? Bo ja jestem w stanie przyjąć argumentację Wardęgi, w sensie sposób jego myślenia, że dziewczyna chciała mi zrobić na złość i że faktycznie jej się nic nie stało. Ja jestem w stanie w to 100% uwierzyć. Mogło tak się wydarzyć, ale jeżeli te dziewczyny potrafią się na wizji tak zezwierzęcić, żeby przynajmniej troszeczkę atencji zgarnąć, to dlaczego mają nie próbować zgarniać atencji w ten sposób? Zobaczyły, że chłopaki popełnili błąd na nagraniu, na planie, zobaczyli, że internet mocno to skrytykował, jedna z nich wyczuła swoją szansę być może i gdzieś tam dorzuciła kawałek drewna do już palącego się ogniska. Mnie zupełnie to nie dziwi i uważam, że winne są obie strony. Uważam, że winni są oni, że zdecydowali się nagrać taki dziwny
ma content i winne są one, że nie zachowują w cudzysłowie lojalności, bo podejrzewam, że dogadali się inaczej, jak dziewczyna zrozumiała, że nie będąc lojalną może jedno powiedzieć, drugie zrobić, to więcej zyska, to wykorzystuje. Natomiast jak powiedziałem, po samych zachowaniach łatwo wywnioskować, że z pewnymi osobami we współpracę się nie wchodzi, bo to się czkawką odbija, no i tyle. Biorę odpowiedzialność za wszystko na siebie, na kolejny plan, na 100% będzie karetka i wydaje mi się, że przydałby się też weterynarz, bo niektórzy zachowują się jak zwierzęta. Ja po odcinku z Pasutem uważam, że odstąpimy odrobinę od randek, przynajmniej na jakiś czas. Rafciu, ale to obserwowałeś tę laskę, co klepła w dupę Boxdela? Nigdy nie zaobserwowałem sam z siebie żadnej dziewczyny, której nie znam, poza jednym wyjątkiem. Wyjątkiem jest tam mama pani Lili, coś takiego, bo zrobiliśmy na live ocenianie dziewczyn i wtedy powiedziałem, że bardzo ładna pani, zadbana na swoje lata, zasługuje na obserwację. Je dałem za obserwację na live. Poza tym nie zaobserwowałem nigdy żadnej dziewczyny, więc jeżeli mam obserwację o jakiejś laski albo jakiegoś chłopaczka, to najczęściej było tak, że ktoś mi w donacie 50 zł wysłał i link do tego, link do profilu swojego. Chciałbym pójść bardziej w kierunku fajnych wyjazdów, interakcji. Kurde, moim zdaniem Wardęga powinien zrozumieć, że te dziewczyny, niektóre zachowują się jak zwierzęta, ale z drugiej strony oni szukają tych zwierząt do odcinka, oni liczą na te zezwierzęcone zachowania czy reakcje, więc moim zdaniem sami troszeczkę takie zoo otworzyli, więc normalnym jest, że w tym zoo potem finalnie są małpy, nie? To trochę jak we Freak Fighta. Otwierasz zoo, więc masz świadomość tego, że jakaś małpa może tam się zesrać, ulepić sobie kulkę z gówna i rzucić widownię. Mówiłeś, że ta dupa grała w teledysku Nitro, pracuje w 7-7. A, dobra! To ja wiem, o kim mowa. To tak, to ja jej dałem obserwację po tym, jak ją na żywo poznałem, bo ja byłem... To prawda, ona mi zaobserwowała, jej obserwację oddałem, chyba coś takiego było. To tak, to masz rację. Ona... Zaraz wam pokażę, czekaj. Tylko ta dziewczyna wtedy odpadła z tych odcinków Goats. To jest ta laska. To ja po prostu, jak byłem w Warszawie z nimi, oni nagrywali teledysk, to ten. Ale ona chyba nie dawała się klepać, ale nie pamiętam. To mam zresztą, no to jest ta. To ja obserwuję faktycznie. Chętnie udostępnię pełny zapis rozmów. Dopiero teraz zauważyłem, że na tej grupie ta dziewczyna wrzuciła, napisała, że wrzuciła tego TikToka, w którym nas atakuje, żeby po prostu poddymić. To tak jak mówię, ja jestem w stanie uwierzyć Sylwestrowi Wardędze na słowo, że dziewczyna chce poddymić i zrobić jakiś zamęt w internecie, bo zobaczyła, że chłopaki dostali falę krytyki, licząc na to, że sama na tym zyska popularnościowo, poddymi właśnie, bo ludzie sobie przypomną, że taka osoba w ogóle istnieje, bo na odcinku mogli nie zauważyć. Natomiast sami to zasiali. Popełnili błędy, ktoś te błędy wykorzystuje. Wzięli ludzi, którzy nie zachowują się jak ludzie, a zachowują się jak zwierzęta. No to wobec nich też zachowali się jak zwierzęta. Prawo dżungli. Nie dziwi mnie to. To tak samo jakbyś poszedł na przykład, nie wiem, do lasu, chciał nakarmić dzikie zwierzę i byś był wielce zdziwiony, że to dzikie zwierzę wzięło kawałek mięsa, które mu rzuciłeś i jeszcze cię w nogę bało. Takie są zwierzęta. Tylko dorosłe osoby powinni sobie z tego zdawać sprawę, wydaje mi się, nie? Ale jestem pod jednym kątem bardzo zdziwiony, bo ja byłem przekonany, że, co o czym mówiłem, to był pierwszy odcinek podcastu, który zrobiliśmy, ja mówiłem, że podejrzewam, że Goats nigdy nikt nie skrytykuje z racji takiej, że inni twórcy będą bali się krytykować Goats przez ludzi, którzy w projekcie biorą udział, no bo jakby nie patrzeć, są to najmocniejsze, albo jedne z najmocniejszych postaci w przestrzeni internetowej, na dodatek jest tam dwóch włodarzy największej federacji freakowej, więc nie opłaca się wchodzić w szranki z takimi ludźmi pod kątem biznesowym, a w momencie, w którym najpierw rzucili się widzowie, teraz być może niektóre kanały, komentary, nie mając wyboru, nabiorą jaj, też coś powiedzą. Tak podejrzewam, nie? Że troszeczkę niektórzy twórcy internetowi zostaną teraz przyciśnięci do ściany przez swoich widzów i to będzie w zasadzie o tym, czemu nie mówicie, czemu tego nie krytykujecie, ręka rękę myje, układy i tak dalej, nie? Tak myślę, że w tym kierunku może być narracja społeczna zbudowana, wtedy influencerzy, komentarze nie będą miały wyboru i bojąc się utraty swojego wizerunku czy swojej pozycji, poruszą ten temat. Tylko ciekawe, jak mocno. Nie, no bo wiecie, widzowie, trzeba pamiętać, że pod koniec dnia zazwyczaj tak jest, że mimo wszystko twórca internetowy musi być przynajmniej pieniądze z wyświetleń. A teraz pieniądze na wyświetleniach są totalnie. Pieniądze ze współpracy są totalnie...
pane. Jak teraz niektóre kanały komentarze robią po 500 tysięcy wyświetleń na film, to z samej monetyzacji podejrzewam, że jesteś w stanie wyciągnąć, nie wiem, 2-3 tysiące złotych może za odcinek, może nawet więcej, ciężko mi powiedzieć. Do tego jesteś w stanie wyciągnąć pieniądze ze współpracy, parę dziesiąt tysięcy złotych. No a jak wyświetlenia spadną, to reklamodawcy nie będą płacić, a AdSense też przestanie płacić. Więc kanały komentarze są bardzo mocno zależne od odbiorców i niech nie p***ą, że tak nie jest. Oczywiście, że tak jest.